Muzeum Miasta Jaworzne zaprosiło dzieci i młodzież na 9. konkurs historyczny pod tytułem Z dziejów mojego miasta. We czwartek, 15 marca, test wypełniali uczniowie szkół podstawowych. Gimnazjaliści złożyli do konkursu prace multimedialne. Nagrody wręczono w samo południe, 15 marca. Z pewnością co konkursowicz to odmienny powód do udziału w tych pożytecznych zmaganiach. 11 uczestników ze szkół podstawowych. Jeżeli chodzi o wyniki, najlepszy zwycięzca otrzymał 49 punktów na 50 możliwych, co świadczy o tym, że rzetelnie się przygotował, że potraktował to w sposób poważny. Były jeszcze trzy prace o charakterze multimedialnym, również dotyczące historii, czyli dziejów naszego miasta. Natomiast w jaki sposób ma się to do liderów lokalnych? Myślę, że nie można być konkretnym, rzetelnym liderem lokalnym, nie znając historii, kultury miejsca, w którym się człowiek obraca, dla którego chce pracować. Jeżeli lider po prostu, skąd w tym momencie brać rzeczywistą wiedzę i w jaki sposób rozwijać, czy starać się rozwijać to, co jest tutaj cenne, istotne dla miasta, dla kultury, no to jest przecież jeden z elementów, który buduje naszą tożsamość miejsca, naszą tożsamość mieszkańców miasta Jaworzna. Przygotowania do konkursu to godziny czytania zaleconej literatury, pewnie też wizyta w muzeum i wędrówki po mieście. Jaki był ten konkurs? To łatwizna była, czy może organizator poważnie konkursowiczów pytaniami zaskoczył? Konkurs był całkiem prosty, jednakże najbardziej zaskoczyło mnie potrzeba narysowania dokładnie pozostałych części herbu Jaworzna, których nie do końca byłem pewien, oraz jak przebiegała budowa głównej drogi z Krakowa do Jaworzna. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w takich konkursach biorą udział przyszli społecznicy i liderzy. Jak już się miasto i jego historię pozna, lepiej, łatwiej jest działać na rzecz miejskiej społeczności. Co konkursowicze uznają za mocne strony naszego miasta? No, mocną stroną jest dogodne położenie, ponieważ jesteśmy tutaj w tej całej, przy tej metropolii, blisko połączenie z obydwoma lotniskami. Nowoczesna komunikacja, także miasto się ciągle rozwija. No i przede wszystkim jest to miasto bezpieczne, ponieważ nie mamy ani przestępców, wypadki praktycznie w ogóle się nie zdarzają. Liderzy nie rosną na drzewach. To oczywista oczywistość. Lidera należy wykształcić i przygotować do działań. Każdy, nawet najmłodszy przyszły lider, musi mieć wizję. Może to i banał, ale inaczej nie jest. Tak więc, jak konkursowicze wyobrażają sobie Jaworzno za 100 lat? Jaworzno za 100 lat na pewno będzie bardzo dobrze rozwiniętym miastem pod względem komunikacji, to przede wszystkim. Myślę, że nawet nie trzeba sobie tutaj niczego wyobrażać, bo mamy już za oknem, widzimy elektryczne autobusy, będą niedługo elektryczne rowery, także miasto przyszłości, Jaworzno. Inna oczywistość to stworzenie lidera, który interes ogółu przedkłada nad prywatem. Wydaje się, że takie konkursy jak ten jaworznickiego muzeum świetnie liderów kreują. Polubisz miejsce, łatwiej wymyślisz, co w nim zmienić. Na korzyść. Oczywista.